Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Celem mojego referatu jest przedstawienie listy nieprawidłowości i błędów, jakie zostały popełnione zarówno na etapie przygotowania wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu, jak i podjętych działań po katastrofie. Kluczową rolę w organizacji wizyt zagranicznych z udziałem najważniejszych osób w państwie odgrywała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Takim podstawowym dokumentem, jak organizować wizyty zagraniczne, było porozumienie w sprawie wojskowego specjalnego transportu lotniczego z dnia 15 grudnia 2004 roku. I na mocy tego porozumienia, zgodnie z paragrafem 5, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pełnił funkcję koordynatora. Tym samym minister Tomasz Arabski miał sprawować nadzór i kontrolę nad przebiegiem organizacji. Jednocześnie jego obowiązkiem było dokonanie zamówienia na wykorzystywanie wojskowego specjalnego transportu lotniczego. Takie zamówienie po otrzymaniu wcześniejszego zawiadomienia od dysponenta lotu, w tym przypadku od Kancelarii Prezydenta, miał takie zamówienie skierować do szefa Biura Ochrony Rządu, dowódcy Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz do informacji, do wiadomości dowódcy 36. Specpułku. Całość miała opiewać przy silnej współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Jak wyglądała sytuacja przed 10 kwietnia? Minister Tomasz Arabski nie dokonał zamówienia lotu, tym samym nie mógł nadzorować dobrze przygotowania tego lotu, ponieważ nie miał informacji na temat organizacji. Jednocześnie analizy NIK, które były prowadzone po 10 kwietnia, wykazały, iż już od dłuższego czasu Kancelaria Premiera Prezesa Rady Ministrów błędnie ewidencjonowała wykorzystywanie WSTL. Ponadto wszelkie obowiązki związane z dokonywaniem zamówienia na lot były scedowane na jednego urzędnika kancelarii. Oprócz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kluczową rolę w organizacji zagranicznych wizyt prezydenta ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W sposób szczególny trzeba tutaj wymienić protokół dyplomatyczny, który jest wyspecjalizowaną jednostką, która na mocy regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ma na przykład opracować plan i program wizyty, organizować i implementować protokół dyplomatyczny i państwowy, a co tutaj w tej kwestii najważniejsze, prowadzić korespondencję dyplomatyczną. I tutaj chcę podkreślić, że korespondencja dyplomatyczna nie ma charakteru wyłącznie informacyjnego. Korespondencja dyplomatyczna ma charakter wiążący, jest prawnie wiążąca. Tym samym obostrzona jest szeregiem wymogów, jak tutaj na slajdzie widać, z zakresu treści, formy i stylu. Jak sytuacja wyglądała przed 10 kwietnia? Ministerstwo Spraw Zagranicznych notorycznie łamało zasady protokolarne. W sposób szczególny mówię tutaj o kontakcie, jaki przebiegał szczególnie drogą elektroniczną lub telefoniczną. Ponadto Ministerstwo Spraw Zagranicznych opóźniało notyfikację, było zobowiązane do notyfikowania wizyty Ministerstwu Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej tuż po ogłoszeniu oficjalnej wizyty, czyli jak Państwo widzą 4 marca. Ministerstwo Spraw Zagranicznych notyfikacji dokonało dopiero 16 marca, a 25 marca strona rosyjska oficjalnie potwierdziła, że taka nota dyplomatyczna wpłynęła. Co więcej, kolejnym zaniechaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych było określenie wizyty z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego wizytą prywatną. Było to już skutkiem rozdzielenia wizyt z udziałem premiera i prezydenta, aczkolwiek żadna, zarówno literatura przedmiotu, jak i podmiotu jednoznacznie wyklucza, aby taki rodzaj aktywności prezydenta, jaki był planowany na 10 kwietnia, czyli oficjalne obchody upamiętniające pomordowanie polskich żołnierzy, był uznany za wizytę prywatną. Wizyta prywatna prezydenta to wyłącznie wizyta, kiedy nie pełni on swojego urzędu, czyli może to być wizyta do rodziny czy odwiedzenie swoich przyjaciół. Co więcej, skutkiem rozdzielenia wizyty i uznanie tej drugiej za wizytę prywatną było odstąpienie od wspólnej misji przygotowawczej i tak zwanej wizji lokalnej.
Dziwi fakt również, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pomimo że nie miało dokumentacji o tym, że strona rosyjska przeprowadziła rekonesans lotniska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie podjęło takiej inicjatywy, żeby rekonesans lotniska przeprowadzić. Oprócz Ministerstwa Spraw Zagranicznych odpowiedzialność ponosi Biuro Ochrony Rządu, które dopuściło się szeregu uchybień i zaniedbań w związku z zabezpieczeniem lotu 10 kwietnia 2010 roku. Formacja, która była odpowiedzialna za zabezpieczenie, popełniła karygodny błąd, nie przeprowadzając rekonesansu lotniska i tras przejazdu. Lotniska, które znowu musimy podkreślić, było nieczynne, wojskowe, w złym stanie, bez instalacji, która mogła naprowadzać samolot. Ponadto Biuro Ochrony Rządu nie wykonało szeregu obowiązków, na które ciążył wynikający z artykułu 11 ustawy o Biurze Ochrony Rządu. Między innymi nie zabezpieczyło, nie dokonało zabezpieczenia sanitarnego, medycznego, biochemicznego, pirotechniczno-radiologicznego. Znanym faktem jest, że na terytorium lotniska w Smoleńsku nie było polskich funkcjonariuszy BOR. BOR nie dokonał właściwego nadzoru nad działaniami ochronnymi. Nie wyznaczono dowódców grupy rekonesansowej. Niewłaściwie dokonano analizy zadania. Nie przeprowadzono odprawy koordynacyjnej. Zaniżono kategorię działań ochronnych zarówno na uroczystości dnia 7 kwietnia, jak i 10 kwietnia oraz zabrakło odprawy zadaniowej. Kolejne uchybienia należą po stronie Ministerstwa Obrony Narodowej. Zgodnie z ustawą o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej, szef resortu jest odpowiedzialny za całokształt działania sił powietrznych w czasie pokoju. Tym samym minister Bogdan Klich był odpowiedzialny za nadzór i kontrolę sił powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Był odpowiedzialny za stan, a także kondycję sił powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego miał obowiązek zapewnienia ram prawnych, które przekładały się bezpośrednio na bezpieczeństwo wykonywania lotów o statusie HEAD. Znanym faktem jest, że strona rosyjska nie przekazała stronie polskiej danych odnośnie danych meteorologicznych. Pomimo, że była zobowiązana na podstawie artykułu 8 podpunkt A porozumienia między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej z 1993 roku, jednak w kolizję wchodziło prawo rosyjskie, które nie pozwalało na wydawanie pewnych danych meteorologicznych poza Federację Rosyjską. Ale ta kwestia musiała zostać uregulowana i tę kwestię wielokrotnie dowódcy sił powietrznych apelowali do ministerstwa i ta kwestia nie została uregulowana. I za to bezpośrednio odpowiada minister obrony narodowej, który tak jak wcześniej, we wcześniejszym slajdzie, ma nadzorować i kontrolować sprawność funkcjonowania sił powietrznych. Teraz pokrótce działania po katastrofie. Dziwi fakt, że tak mało uwagi poświęca się kwestii nieuznania terenu katastrofy za obszar eksterytorialny. Ponieważ mieliśmy taką sytuację, że Polska rzeczywiście jak najbardziej mogła się ubiegać, aby teren katastrofy został objęty eksterytorialnością. Dlaczego? Pozwalał na to stan faktyczny, ponieważ katastrofie uległ wojskowy, państwowy statek powietrzny, czyli statek, który był eksterytorialnym organem państwa. Wojskowe statki powietrzne są często porównywane do okrętów wojskowych, wojennych i które cieszą się w ten sposób szeregiem immunitetów i przywilejów. Tym samym takim ich immunitetem jest to, że nie podlegają jurysdykcji państwa na terytorium, którego się znajdują. I w takiej sytuacji był Tu-154M nad Smoleńskiem. Tym samym na pokładzie naszego samolotu cały czas obowiązywała jurysdykcja państwa polskiego.
tam obowiązywało zwierzchnictwo samolotowe. I pomimo, że wrak nie jest już organem państwa, jednakże nie traci on swojej przynależności. I dalej tam jest jurysdykcja państwa polskiego. Tym samym naturalną kwestią powinno być naturalnym działaniem państwa polskiego, władz państwa polskiego, aby wystąpić z wnioskiem o eksterytorialność tego terenu. To zadanie ciążyło na ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej i za to zaniechanie bezpośrednio powinno odpowiedzieć Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tak jak tutaj jest. Kolejnym zaniechaniem powszechnie znanym jest wybór błędnej podstawy prawnej do badania, do procedowania przy badaniu przyczyn katastrofy smoleńskiej. Wybór załącznika 13 do konwencji był zarówno sprzeczny z polskim prawem, zarówno z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, jak i ustawą o umowach międzynarodowych, w sposób szczególny z artykułem 14, który nakładał obowiązek zatwierdzenia przez Radę Ministrów tej umowy międzynarodowej, aż wreszcie z samą ustawą prawo lotnicze, które rozdzielało wyraźnie, czym jest statek państwowy, a czym jest statek powietrzny cywilny. Ponadto porozumienie premiera Donalda Tuska z premierem Władimirem Putinem miało charakter ustny. Była to poniekąd milcząca akceptacja, mówi się również o tacit agreement. Było półformalne, przyjęte w trybie roboczym, z którego nie sporządzono żadnych notatek, zarówno pro memoria czy et memoir, które leżą w powszechnej praktyce dyplomatycznej. Z żadnych z tych narzędzi, instrumentów nie skorzystano. Jakie wpłyną wnioski z tej niefortunnej konwencji chicagowskiej? Przede wszystkim to, że w świetle porządku prawnego, w świetle prawa polskiego ta umowa jest nieważna. Niestety w świetle prawa międzynarodowego jest to w pełni prawno obowiązująca umowa, jest ważna i wiążąca. Jakie z tego płyną konsekwencje? Konsekwencje są takie, że w pełni oddaliśmy śledztwo stronie rosyjskiej. Pozbawiliśmy się wszelkich środków odwoławczych. Badanie było prowadzone w ten sposób w próżni prawno-międzynarodowej, ponieważ nie mogliśmy zaskarżyć w żaden sposób raportu MAK. Śledztwo smoleńskie było badane poza jurysdykcją ICAO, która nie była zwierzchna ingerować w tę kwestię, ponieważ katastrofie uległ państwowy samolot, nie cywilny. Wynikiem tego mamy w obrocie międzynarodowym nierzetelny raport MAK, który godzi w dobre imię państwa polskiego. I tak jak wcześniej powiedziałam, nie możemy unieważnić na tym etapie tego raportu. Pomimo, że zgodziliśmy się na tak niekorzystną podstawę prawną, to w dodatku strona rosyjska notorycznie łamała przepisy załącznika 13. Tutaj wymienię tylko niektóre z racji, że nie mamy wiele czasu. Punkt 3.3. Strona rosyjska nie zabezpieczyła statku i innych materiałów dowodowych. Znane są sytuacje, kiedy strona rosyjska niszczyła wrak, wprowadziła ciężki sprzęt gąsienicowy, nawoziła ziemię, nie zadaszyła samolotu. Ponadto nie oddała wraku, pomimo że zgodnie z załącznikiem 13 powinna zwrócić wrak tuż po zakończeniu badania, czyli po 10 stycznia 2011 roku. Jednakże w kolizję tutaj wchodzi memorandum Jerzego Millera, które pozbawiło stronę polską odzyskania oryginałów czarnych skrzynek. Punkt 5.4. Organ prowadzący badanie powinien być niezależny. Mieliśmy sytuację, wyraźny konflikt interesów, kiedy państwo współodpowiedzialne za organizację wizyty i lot następnie bada przyczyny katastrofy. Punkt 5.9. Tu nie wymaga wielkiego omówienia bezmiar skandalicznych sekcji zwłok, jakie przeprowadziła strona rosyjska. Warto może nadmienić, jakimi zasadami praktyki kryminalistycznej powinna się strona rosyjska kierować. Zasada indywidualności, czyli podejście do każdych oględzi w sposób indywidualny, pomimo że jest
porównywalna przyczyna zgonu, pisemności, każda czynność powinna być załączona w protokołach sekcyjnych, szybkości, ale nie mowa tutaj o prędkich, pospiesznych, niedokładnych postępowaniu, tylko o szybkim podjęciu działań i tajności, zasada tajności, która chyba w sposób szczególny została złamana poprzez wyciek zdjęć prezydenta Lecha Kaczyńskiego z prosektorium. Następnie wielokrotnie były łamane prawa naszego akredytowanego przy komisji MAK. I co ważne, polskie uwagi nie zostały załączone i uwzględnione przy końcowym raporcie MAK. Tym samym oficjalne stanowisko tego raportu jest, że jedyną i wyłączną winę za tę katastrofę ponoszą polscy piloci. Kończąc, jeszcze należy wspomnieć o zaniechaniach polskiej służby konsularnej, ponieważ trudno powiedzieć, żeby zdała egzamin, skoro ciało Lecha Kaczyńskiego zostało pozbawione opieki przez ponad 6 godzin i podobnie miała się rzecz do prezydenta Kaczorowskiego, który później... Mniemam, że gdyby była odpowiednia ochrona i zabezpieczenie, to moglibyśmy uniknąć zarówno tego skandalicznego wycieku zdjęć z prosektorium, jak również zamiany zwłok z inną ofiarą w przypadku prezydenta Kaczorowskiego. I zaniechania prokuratury z pierwszych dni i pierwszych godzin po katastrofie. Przede wszystkim polscy prokuratorzy nie byli obecni przy oględzinach i zabezpieczeniu terenu, nie dokonali szeregu ciążących na nich obowiązków na miejscu katastrofy, nie byli obecni przy sekcjach zwłok, wyjątek tutaj stanowi sekcja zwłok prezydenta Lecha Kaczyńskiego i odstąpili od powtórnych sekcji zwłok, o czym mówiłam w tamtym roku na trzeciej konferencji smoleńskiej, tłumacząc się rzekomym zakazem otwierania trumien. Następnie nie zabezpieczyli głównego materiału dowodowego, jakim są czarne skrzynki, nie zabezpieczyli pozostałego materiału dowodowego, nie zabezpieczyli komputerów, na których znajdowały się zapisy rejestratorów czarnych skrzynek. Pamiętamy prowizoryczne plomby schowane w szafie, jak również nie mogli należycie odsłuchiwać odczytu, nie mając podstawowego sprzętu, jakim były słuchawki. W tym krótkim czasie udało mi się tylko kilka takich zaniechań, nieprawidłowości przedstawić. W 20 minut jest bardzo trudno. Tutaj udało mi się około 40 zaniechań wymienić, a było ich znacznie więcej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.